filmiku na moim kanale. Dzisiaj podsumujemy 2018 rok i otworzę swój słoik wspomnień. Więc jeśli jesteś ciekawy, co było najważniejsze według mnie w moim 2018 roku, gdzie włożyłam karteczki do tego słoika, to zapraszam do oglądania. Tak jak w zeszłym roku postanowiłam wysypać wszystkie karteczki z tego do pudełeczka. Oczywiście, żeby było mi łatwiej i żeby nie było takie, że wszystko co było bliżej końca roku jest na górze, a to co było na początku roku jest na dole. I dlatego pomieszałam. Więc zaczynamy. Zacznijmy od może kina, bo to lubię, lubiłam i lubię wychodzić do kina, więc mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, o, siedem, łop, tu jeden taki wilgachny, a tu wszystkie, o, siedem biletów do kina. Urodziny Kindera, które były jakieś czas temu w listopadzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. 50 urodziny Kindera. 20 maja Sylwia przybyła czas na show Proxima. Jubileuszowy koncert Godec Orkiestra. Bilet na koncert Eda Sheerana, który zdobyła moja mama w ostatniej chwili. O. Kinderek, bilet na koncert. Wyjazd do Mediolanu. Macie filmik w opisie. Będziecie mieć wszystkie filmiki, które tutaj wszystko dotyczą, będą na mojej. Będą w opisie. No, o to mi chodzi. Bilet do Morskiego Oka. Bilet do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Bilet na lodowisko na Zimowy Narodowy. Opaska, żeby wchodzić wszędzie do Wodna Kraina w Wildze. Wypoczynek z rodzicami na weekend. Muzeum Pałacu Jana Pawła II w Wilanowie. To jest ten Absolvent Talent Test, czyli szukanie, wiecie, pracy albo jakichś studiów, albo wszystkiego, to właśnie sobie poszłam i zobaczyć, co oferują mi to jest z tego paska. Na PGE Narodowy był. Bilet do akwarium w Gdańsku. 20 października 2018 roku, wywiad z Sylwią i koniec trasy na fali. No to jak już zaczęliśmy z tym wywiadami i tym wspólnego, to w tym roku zaczęłam pomagać gazecie Youngstars News, o której już kilka razy wam mówiłam na filmikach i że dzięki Youngstars News jestem tu, albo że w gazecie Youngstars News możecie zobaczyć moje artykuły i właśnie od lipca pomagam właśnie gazecie Youngstars News, dzięki którym mam część rzeczy, na przykład bycie, wchodzenie na backstage i wszystko i przeprowadzenie wywiadów na Youngstars On Tour w Warszawie. Wchodzenie gdziekolwiek na Youngstars Festival. To jest jeszcze z opaska z bycia na Youngstars Festival. Chodziłam również do teatru, a ostatnio byłam na Pilotach, to co wam mówiłam, a wcześniej na Czarownicy z Estwick. Um. 27 maja
zajęcia aktorskie z Agnieszką Brodzińską-Jaszczuk i Kamilą Kamińską. Macie zdjęcie z tych zajęć na moim profilu na Instagramie Monika. Więc to były pierwsze moje zajęcia aktorskie. I na razie ostatnie. czerwca koncert Sylwii Przybysz w Galerii Północnej za free też macie. Będziecie mieć link do tego koncertu w opisie, żebym mogła jeździć gdzie chcę w Mediolanie. 14-18 maja plener w Sopocie ze szkołą WSR. Był fajny plener. Też będziecie mieć linka z tego w opisie. 2 lutego 2018 statystowanie w serialu Przyjaciółki. Był to mój odcinek 5. Nie pamiętam, której serii, to było chyba 12, prawda? No i właśnie tam statystowałam. Mam zdjęcie z byłym mężem, pierwszym byłym mężem Agnieszki Sochy, Małgorzaty Sochy na Instagramie. I byłam jako przechodni blisko. Przechodni? Przechodnia, przechodni chyba. Gdzie właśnie Inga i jej były mąż pierwszy się kłócili. Te 4 grudnia wywiad po angielsku z Krystianem Kostowem. Macie wyglądasz mnie właśnie fragment tego, który będzie w linku. Fragment wywiadu po angielsku, a niedługo pojawi się on w gazetce Youngstars, mam nadzieję. I właśnie to był mój pierwszy wywiad po angielsku i bardzo, bardzo, bardzo się stresowałam. Ale na szczęście Krystian Kostow był taki miły, że rozumiał mnie, nawet gdy miałam jakieś problemy. Po prostu fajnie mi się z nim rozmawiało i dodał mi takiej pewności siebie dzięki temu. 4 lipca, pierwszy dzień praktyk w Cenna Chwila i po ponad miesiącu skończyłam praktyki, które mi były potrzebne do zdania, do zaliczenia warszawskiej szkoły reklamy właśnie. Kolejny bilet z Mediolanu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 14 stycznia. Impreza 23 listopada 2018, impreza gdzie z WSL-u, gdzie po prostu dzięki temu żetonowi mogłam dostać napój alkoholowy za free. Moje 20 urodziny w klub Stereo. Właśnie to jest ta opaska z tego. To były 17 lutego. Bilet na wystawę Iluzja Selfie. Bilet z Gdyni do... z Warszawy do Gdyni. Gdyni Głównej. Gdzie w niedzielę musiałam... w sobotę wieczorem musiałam wracać, bo w niedzielę był Youngstars Festival. Moja 10 lutego, moja pierwsza degustacja jabłek, praca dodatkowa w Selgros. Cash and Care. 29 stycznia, otworzenie strony na Facebooku Mona Favicol, na którą właśnie was serdecznie jeszcze zapraszam. Ostatnio wstawiłam zdjęcia z Youngstars on Tour. Więc 10 listopada 2018 event z okazji premiery kolekcji Roxany Węgiel. I właśnie dzięki Youngstarsom macie też filmik, który będzie w opisie. 3 lutego eliminacje do programu Jaka to Melodia. Tak, brałam udział w eliminacjach Jaka to Melodia, ale nie przeszłam, więc dlatego nie mogę rzeczy mnie na przykład zobaczyć w telewizji. Chciałam tylko zobaczyć, jak to działa, więc jak to funkcjonuje, więc tak z ciekawości tylko poszłam. Marzec, kwiecień 2018, mój komentarz w gazecie Joy. Tak, po raz pierwszy mój komentarz, za co kocham Selenę Gomez, pojawił się w Joyu.
I to jest moja pierwsza karteczka, którą wrzuciłam do pudełka z napisem Hello 2018, bądź dla mnie dobry. I był właśnie dla mnie dobry. Dzięki właśnie, na przykład dzięki temu, że zaczęłam współpracę z gazetką Youngstars, mogłam poznać ludzi z ekipy Youngstars, poznać Rema. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Poznać Sylwię Kepkę, dzięki której właśnie poznałam cały Youngstars. Mogłam być właśnie na Youngstars Festival, Youngstars on Tour. Byłam w Mediolanie. No, to co przed chwilą usłyszeliście, została jeszcze ostatnia karteczka. Ale właśnie chciałam wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować, bo to też dzięki wam ten rok też się, ten rok był wspaniały, więc dziękuję, 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 dziękuję bardzo. I ostatnia karteczka. 22-26 października, plener zakopiański. Więc tak, to już wszystko z tego, wszystko co było w moim w kubku wspomnień. Ja bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za ten wspaniały rok. Mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy, albo będzie kontynuacją, dzięki kontynuacją tego wspaniałego roku. Życzę wam wesołego Sylwestra, wspaniałego nowego roku i bądźmy dla siebie dobrzy. I nie hejtujmy. Dziękuję bardzo wam za obejrzenie tego filmiku. To już ostatni filmik w tym roku 2018. Do zobaczenia w nowym roku 2019. Pa!